Cześć. Jak widzicie, naszemu dezertowi chyba spodobało się występowanie przed kamerą, ponieważ krótko po ostatnim filmie postanowił ponownie pojawić się na serwisie z powodu uszkodzonego zaczepu magazynka. Kwestia wydaje się błaha, niestety, jeżeli chodzi o części do Desert Eagle'a, nic nie jest błahe. Na szczęście, tak jak wspominałem ostatnio, mamy oficjalnego dystrybutora Magnum Research w Polsce, jest to RP Arms z Łodzi. Pozdrawiam tutaj chłopaków i dziękuję bardzo za ogarnięcie tego nieszczęsnego kawałka zaczepu w ekspresowym tempie. Dzięki temu będziemy mogli wrócić do używania naszego deserta. Zaczep, otóż tak, w czym tkwi problem? Zaczep magazynka składa się w dezercie z dwóch części, w zasadzie trzech, bo mamy jeszcze sprężynę tutaj. Natomiast te dwa elementy, mianowicie sam zaczep, który zaczepia magazynek i taki sporzeń, który go trzyma. Jak widzicie, w tym przypadku jest on złamany. Ten, który dostaliśmy w ekspresowej przesyłce z Niemiec, wygląda w ten sposób. No, rozwiązanie trochę kuriozalne i skomplikowane. Natomiast cóż, w dezercie niewiele rzeczy jest mnie już w stanie zdziwić, więc przyjmuję, że tak to ma być. Jedno wchodzi w drugie. To trochę sprężynuje. Widać, tu jest na końcu delikatna faska taka, która powinna nam ułatwić ułożenie tego. Czy to się okaże łatwe? Za chwilę się przekonamy. Nie robiłem tego wcześniej, to jest mój pierwszy raz. Rozbierać go również nie rozbierałem, ponieważ, no cóż, wypadł sam. I spróbujemy. Technika nie powinna być jakaś szczególnie skomplikowana. Planuję to najzwyczajniej w świecie po prostu delikatnie wbić. W tym celu znajdziemy sobie coś, na czym będzie można podeprzeć pistolet, tak jest, od strony zaczepu i spróbujmy to włożyć. Oczywiście gniazdo tutaj wcześniej wyczyściłem w miarę kosmetykami wiadomo jakiej firmy i spróbujmy go zmontować do kupy. Wrzucamy najpierw zaczep w jego gniazdo. Zwróćmy tak, żeby to nam nie wypadło. Podeprzemy sobie tą profesjonalną szczoteczką. No i założymy sprężynę. Przynajmniej głupio, ale nawet na YouTubie nie oglądałem, jak to robić. No cóż, może macie chłopaki drugi taki, w razie czego? Żartuję. Posmarujemy go trochę, może mu będzie łatwiej wbić się w to gniazdo. Nie za dużo, bo ten syf później się gdzieś na pewno do czegoś przyklei. No i chwila prawdy, miejmy nadzieję, że nie puści. Spróbujemy się zoomować trochę. Jest. Ok. Zaczynamy od nowa. U wszystkich purystów pistolet sprawdziłem. Wcześniej jest oczywiście rozładowany. Zresztą i tak amunicja jest droga, więc bym się nie wygłupiał. No i chwila prawdy. No, okazuje się, że to chyba nie będzie takie proste. Ok. W ten sposób na pewno nie. Dobra, film z założenia ma być one take, więc zróbmy to one take. Już powiem, na czym polega szkopuł.
Okej, okay, prawego. Mamy jednak, trzeba użyć większej siły. Wszystko jest na dobrej drodze. Wygląda dobrze. No patrzcie, wygląda na to, że się udało. Tutaj zapomniałem Wam pokazać, na krawędzi tego otworu jest zrobione wcięcie, w które wpada ta część na końcu pazura i dzięki temu się blokuje, nie wypada. Widziałem gdzieś na YouTubie, że ludzie próbowali to odkręcać, sądząc, że to śruba, jak widzicie, no nie do końca o to chodzi. Wybija. Gdybym miał to usunąć, to również delikatnie po prostu próbowałbym to z tej strony wybić. Jeżeli znacie lepszy sposób albo macie więcej doświadczenia z tym pistoletem, chętnie posłucham. Dobra, wezmujemy się. No to zobaczmy, czy zaczep będzie działał. Wygląda na to, że wszystko jest gitara. Także jak widzicie, no udało się. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że komuś przyda się ten filmik kiedyś. Oby nie, ale z dezertami tak jest. Jeżeli się ich używa, no to cóż, to zużycie szybko po nich widać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam jeszcze raz RP Arms i do zobaczenia w następnym filmie.